Cześć, witam cię na kolejnej mojej lekcji. Ja nazywam się Łukasz Jurek, a dzisiaj porysujemy w pańcie 3D. Ok, co dzisiaj sobie utworzymy? Dzisiaj utworzymy sobie świetny układ słoneczny, taki przestrzenny w 3D, z zachowaniem aktualnych tutaj informacji o planety Karłowate. Dobrze, zaczynamy. Klikamy najpierw Paint 3D. OK, i dajemy nowym. Na samym początku sobie utworzymy Słońce, czyli klikamy Kształty 3D i wybieramy Kulę. Słońce będzie największym elementem, więc sobie je narysujemy dosyć duże. OK, I ponieważ każda planeta będzie taką kulą, więc nie musimy rysować kolejnych kul, tylko sobie możemy ją skopować. Ja najpierw ją odkliknę. Teraz zaznaczę Ctrl C, kliknę Ctrl V. I w ten sposób mam drugą planetę. E, przepraszam, drugi obiekt, a pierwszą planetą od Słońca jest oczywiście Merkury. Merkury jest to bardzo malutka planetka, więc ja on sobie narysuję taką dosyć małą. Okej, okay. niech jest taka. No i teraz tak, kolejną planetką jest oczywiście Wenus, więc sobie po prostu skopiuję Merkury i wkleję. Jest. Pamiętajcie, że po wklejeniu trzeba zawsze kliknąć, żeby się zatwierdziła nasza planeta. Kolejną planetą jest planeta Ziemia, więc Ctrl V przestawiam. I czwartą małą planetą w naszym układzie, znaczy jest Mars. I teraz tak: Merkury jest najmniejsze, Wenus jest troszeczkę większe, Ziemia jest taka jak Wenus, a Mars jest troszeczkę mniejszy od Ziemi. A powiedzmy, niech jest takiej wielkości. Staramy się je ustawić w jednej linii. OK. I teraz. Y, kolejną planetą jest to olbrzym gazowy, czyli Jowisz. Ponieważ mam zapamiętaną moją planetkę, Daję CTRL V, przeciągam ją tu i powiększam Jowisz, że jest bardzo dużą planetą. Ok, mamy to. Kolejną dużą planetą jest Saturn, więc sobie od razu to skopiuję. Ctrl C, Ctrl V, ale jest troszeczkę mniejszy od Jowisza. Natomiast ma ten taki bardzo charakterystyczny pierścień. No jak my zrobimy ten pierścień? Bardzo prosto. Klikamy kształt 3D i wybieramy walec. I narysujemy go troszeczkę większy niż nasza planeta, ale niech jest bardzo, bardzo cieniutki. Ok, powiedzmy niech jest taki cienki. Teraz tym guzikiem obracamy go 90 stopni i najeżdżamy nim na naszą planetę. Mi się wydaje, że jest odpowiedniej wielkości, ale to sobie można, wiadomo, pozmieniać. I teraz tak. Nie wiem, czy zauważyliście, nasz pierścień widzicie jest z tyłu. I to brzydko wygląda, a nie może być z tyłu. Więc wybieramy ten guzik i nasuwamy go na naszą planetę, tak żeby ta niebieska linia była na jej środku. Wtedy nasz pierścień będzie na środku. OK. Czyli powinno być wszystko dobrze. Teraz pierścień sobie odwrócimy w tej płaszczyźnie, a następnie w tej do góry, i już ten kształt jest wam dobrze znany. I teraz, żeby nam się nie rozwaliła ta planeta o, w ten sposób. Ctrl Z trzeba ją zaznaczyć i zgrupować. Aby zaznaczyć naszą planetę, klikamy planetkę, trzymamy kontrol i klikamy pierścień. Są zaznaczone dwa obiekty. Klikamy prawym przyciskiem myszki i dajemy grupuj. Dzięki temu mamy zgrupowany nasz pierścień z naszą planetą. I możemy ją sobie przestawiać. Dobra, mamy to. Kolejną planetą jest uran. A teraz skopiuję tutaj naszą ziemię, wkleję ją, przeciągnę. Pamiętajcie, że za każdym razem jak wklejacie, to się pojawia w obiekcie, który był kopiowany. Ok? I teraz tak. Uran jest planetą dosyć dużą, a następnie Merkury jest planetą podobnej wielkości. Ok, mamy to. I teraz, to są już wszystkie planety, ale w naszym układzie jeszcze znajdują się takie y, struktury jak planety karłowate. Bardzo w stosunku do planety, bardzo małe y, obiekty. Natomiast y, Między Marsem a Jowiszem, czyli w tym miejscu, ja sobie Mars skopiuję. W tym miejscu znajduje się ta mała planetka, czyli planeta Karłowata. Ok, i ona się nazywa Ceres. O, i zapomnieliśmy o księżycu dla naszej Ziemi. Ja sobie tutaj skopiuję tego Ceresa. I tutaj będzie nasza planetka. Ok. Jest, czyli Ziemia, Mars, Ceres. I taki sam będę sobie wklejał na koniec Układu Słonecznego. Mamy tam cztery takie planety, czyli te planety karłowate. I one po kolei się nazywają, już mówię, tylko czekajcie, wkleję cztery. Okay. One po kolei się nazywają Pluton, Haumi, Makemake, oraz eris. Dobrze, czyli mamy wszystkie planety, to trzeba je pokolorować. Słońce pokolorujemy sobie na kolor żółty, niech to mocno świeci. Wybierzemy pędzel i wiaderko. Cyk. I jest pokolorowane. Potem mamy merkury. Ja merkury sobie zrobię taki powiedzmy, no niech jest pomarańczowy. Oj, tak dziwnie się to jakoś pokolorowało dobrze potem dam sobie Wenus jako taki pomarańczowa planeta, nasza planeta będzie niebieska z szarym księżycem potem mamy Mars, oczywiście planeta czerwona następnie mamy ten Ceres ja te Cereski, te małe planety zrobię po prostu tak jak księżyc, czyli będą takie szare Potem mamy Jowisza. Jowisz u mnie będzie brązowy. Następnie Saturn będzie taki, powiedzmy, jasny, z takim bardzo jasnym pierścieniem. No i następnie mamy te planety lodowe, więc one u mnie będą takie błękitne. No i na końcu mamy te karłowate planety. O, tutaj z mi się coś źle pokolorowało. O, dobrze, już jest. Dobra. Mamy te nasze planety ustawione tak, jak chcieliśmy. No i teraz czas zrobić taki plan, jak one mają być ułożone. Na samym początku klikniemy sobie Canva i wybierzemy sobie tutaj jej wielkość na 3000 pikseli, OK, żeby to było w miarę duże, w miarę dobrej jakości. 3000, OK. I teraz tak, zaznaczam wszystkie nasze planety i daję je sobie do góry. Następnie biorę kształty 2D i wybieram sobie linię. Muszę wyznaczyć środek, żeby ładnie to wszystko wyglądało i przejeżdżam od rogu do rogu. Jedną linię odklikam, znowu klikam linię i przejeżdżam od drugiego rogu do rogu. OK. I jak wiecie przekątem kwadratu wyznaczyłem nam środek. No i na tym środku właśnie będzie nasze słońce. Więc klikam słońce i je umieszczam. Staram się je umieścić na środku. Ok? Coś takiego jest. Następnie umieszczam nasze planety. Jak pamiętacie, Merkury jest bardzo blisko. Potem mamy Wenus, jest troszeczkę dalej, ale ja go dam z drugiej strony. Potem mamy naszą Ziemię z Księżycem. Jeszcze dalej, ale dają tutaj. Następnie mamy Mars. Mars dam jeszcze dalej z tej strony. Jowisza damy tutaj. Saturn damy tutaj. Zobaczcie, ja daję z różnych stron, ale za każdym razem dalej od Słońca. Potem mamy Uran. Uran będzie już bardzo daleko. Zostaje nam Neptun. Damy go sobie tutaj. Natomiast te planetki, te planety karłowate, sobie damy po prostu do rogów. Czyli tak, zaznaczam tutaj Staram się dać do rogu. Kolejną. Damy tutaj do rogu. Ważne, żebyście je dobrze w rogu ustawili, dwie sobie zaznaczyłem. Żebyście je zaznaczyli, ustawili, przepraszam, dobrze do rogu, bo wtedy ta animacja, którą wam za chwilę pokażę, będzie bardzo ładnie wyglądała. Okay? te ułożenie akurat tych planetek jest bardzo ważne, żeby one były na środku. Dobra, jeszcze raz tłumaczę. Mamy w rogach te małe planetki, których tutaj bardzo słabo widać. Ruszając scrollem, oczywiście sobie będziemy przybliżać i oddalać. Mamy to. No i teraz mamy nasz układ słoneczny z naszymi planetami. I co teraz zrobimy? Teraz klikamy w kanwę i ją wyłączamy. Ona nam do niczego nie jest potrzebna. Następnie naciskamy Ctrl A. W ten sposób zaznaczyliśmy wszystkie planety, i klikamy prawym przyciskiem myszki Słońce i dajemy zgrupuj. To stworzyło nam jeden obiekt. Czyli teraz, jak będę ruszał, popatrzcie, ruszam całym układem. I sobie chcę sprawdzić, czy wszystkie są w jednej linii. Jak widzicie, niestety nie są. Ok, i teraz tak. Jak widzicie, niestety nasze słońce jest dużo niżej. Nie chcemy tego, więc klikamy prawym przyciskiem myszki. Aha zaznaczamy, klikamy prawym przyciskiem myszki i dajemy rozgrupuj dzięki temu teraz będę mógł ruszyć moim słonkiem do góry o, je ja sobie ładnie ustawię Jowisz też może ładnie wyrównam te większe planety żeby były dobrej wielkości dobra, wysokość ta też może jeszcze troszkę wyżej ok, mamy to i teraz jeszcze raz ctrl a zaznaczyliśmy wszystkie planety klikamy prawym, grupuj i teraz dzięki temu, że zgrupowaliśmy, mamy wszystko w jednym obiekcie. No to teraz czas dodać kosmos, żeby nie było takiego szarego tła. Wybieramy efekty. I popatrzcie, coś tu takiego mamy jak noc w Minecrafcie. Klikamy to. I popatrzcie mamy piękny tutaj kosmos. Oczywiście, możemy pobawić się tutaj światem, tak, jak nam pasuje. I teraz sobie sprawdzimy, jak wygląda nasz obiekt. Popatrzcie, mamy widok 3 ja sobie troszeczkę oddalę i mogę go sobie powiedzmy, jeżeli przytrzymam prawy przycisk myszki, to mogę go sobie ruszać tak jak mi się podoba, ok? Ja może sobie zrobię go w ten sposób. Ok. Troszkę przybliżę. Dobra. Mi się daje, że to jest całkiem ładnie wygląda. I teraz chcę z tego zrobić animację. Więc klikam Menu i wybieram Zapisz Jako i wybieram Film. OK i popatrzcie. Tutaj wybiorę sobie akurat orbitowanie, bo to pasuje do mojego filmu. Natomiast widzicie, że to jest mega za szybko. Więc tutaj dajemy mnożnik szybkości na tyle. A tutaj niech nam tam powtórzy 4. No 3 razy może jest OK. I teraz to sobie zapiszemy. Klikamy zapisz. I dajemy animacja, układ. Słoneczny, animacja, układ słoneczny. Zapisz. Ok, teraz renderowanie troszeczkę potrwa. W zależności jaką dużą zrobiliście tą grafikę, będzie to trwało od minutki do 10 minut. Wszystko zależy od tego, jaką dużą stworzyliście tą animację. Natomiast ja to przyspieszę, a za chwilę pokażę Wam, jak zrobić taki spacer wirtualny po naszym układzie słonecznym. OK, yy, tylko taką dam radę, ponieważ u mnie się to robiło gdzieś około 3 minut, a ja mam bardzo dobrej klasy komputer, więc może u Was to zająć troszeczkę więcej czasu, więc może też tam nie dawajcie tak dużo tych powtórzeń. W każdym razie popatrzcie, jak to będzie wyglądało, zminimalizuję to i odpalę tutaj nasz filmik. No i uważam, że wygląda to świetnie jako taki model prezentacji. Może troszeczkę te małe planetki są mało widoczne, ale i tak wygląda to rewelacyjnie. Osobiście Saturn bym przekręcił, ale mi się wydaje, że jak na początek takiego układu wygląda to świetnie. Dobrze, filmik trwa, więc teraz przejdziemy do drugiej opcji, którą można tutaj zrobić. I teraz tak, jeżeli mamy taki układ to oprócz tego, że można utworzyć z niego film, można utworzyć z niego układ 3D. Popatrzcie, klikamy menu, mamy zapisz jako i mamy do wyboru obraz. Model 3D, film, film zrobiliśmy, obraz zrobiliśmy na innej lekcji. Mamy model 3D. Oczywiście klikamy to. I dajemy również pulpit. I napiszemy układ. Słoneczny 3D na przykład. Nazwa jest dowolna. Dajemy zapisz. Komputer zapisał, minimalizujemy. Jest tutaj utworzony nasz model. I popatrzcie, jak to pięknie wygląda. Możemy teraz prawym przyciskiem myszki sobie orientować się w przestrzeni, przybliżać, oddać, a lewym przyciskiem myszki możemy sobie obracać jak nam się podoba ten model. Ale jeżeli my nie chcemy się bawić tutaj w obracanie, na dole popatrzcie, mamy szybkie animacje, wybieramy orbitowanie i ja tutaj sobie jeszcze zmienię czas na troszkę wolniejszy. I popatrzcie, teraz możemy sobie oglądać, przybliżać. O, tutaj właśnie śmignęła mała planetka Karłowata. Tutaj, jak widać, leci nasza planeta. I uważam, wygląda to rewelacyjnie. Oczywiście, można pomalować, pokolorować słońce. Można nakleić grafikę naszej Ziemi, można dać napisy. To wszystko jest do zrobienia. Ja myślę, że w innych lesach pokazywałem, jak takie coś zrobić. Więc już tutaj nie będę pokazywał. Chciałem Wam tylko pokazać, jak pięknie można zaprezentować nasz układ słoneczny, i teraz, na przykład, na taki plakat z geografii albo z jakiegoś innego możecie opowiadać tutaj o tych wszystkich planetach, jak one się nazywają. Tu płacie znowu śmiga, nasza planetka karłowata, o której nie każdy wie. No i mi się wydaje, że no, wygląda to bardzo, bardzo realistycznie i bardzo fajnie. Ok, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że. Kolejne lekcje będą równie udane, równie fajne, a Wy będziecie projektować tutaj jeszcze lepiej. Trzymajcie się gorąco. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, to kliknij subskrypcję. To oczywiście pomaga mi się rozwijać. Nie zapomnij o komentarzu i dzięki temu ja będę tworzył jeszcze lepsze filmiki specjalnie dla Ciebie. Cześć.